Szanowni Państwo, tak jak już było wcześniej wspominane, projekt budżetu gminy konsultowany był na komisjach stałych Rady Gminy, przygotowany tutaj przez nas, przedyskutowany i wysoką radę zatwierdzony. I na początku trzeba powiedzieć, że ten budżet nie jest budżetem marzeń. To jest taki budżet na miarę dzisiejszych czasów i w miarę realny. W ubiegłym roku przy planowaniu budżetu trochę tutaj sobie, że tak powiem, utrudniliśmy sytuację później co do realizacji, ponieważ planowaliśmy większe dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy i w tym roku trochę ostrożniej tutaj, jeśli chodzi o to planowanie, do tematu podeszliśmy. Jednak trzeba powiedzieć, że pomimo trudnego okresu i tego, co się wszędzie słyszy, biorąc pod uwagę sytuację w kraju, jak również w każdym samorządzie lokalnym, udało nam się ten budżet zapiąć i mimo to, że jest trudno, to zaplanowaliśmy kolejne inwestycje. Trzeba powiedzieć również, że ta decyzja, trudna decyzja o rezygnacji z budowy centrum Siwiszcza, no była spowodowana tym, że sporo wniosków naszych składanych do różnych instytucji o aplikowanie środków na inwestycje jest jeszcze w drodze rozpatrzenia. No też podjęliśmy tutaj taką decyzję, aby również biorąc pod uwagę to, nie blokować sobie możliwości kredytu i możliwości ewentualnie dofinansowania do tych inwestycji, które być może będą realizowane. Mam na myśli wniosek na kolektory słoneczne z programu współpracy transgranicznej. Mam na myśli kanalizację w Goździe Lipińskim. Mam na myśli również remont szkoły w Wiszczy. Mamy pełną dokumentację. Czekamy tylko na ogłoszenie naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Mam również na myśli oczyszczalnie przyzagrodowe w gminie. Nie tylko w Bukowinie, ale w gminie, ponieważ również inne miejscowości, tutaj mieszkańcy innych miejscowości też takie potrzeby zgłaszali. Mamy listę chętnych. I też trzeba będzie nad tym zagadnieniem się pochylić i w przyszłym roku wniosek do Narodowego Funduszu złożyć. A więc przy takim dofinansowaniu budowy centrum w kwocie 500 tysięcy złotych, a do tego zadania, tak przynajmniej wynikało z kosztorysu, musielibyśmy dołożyć około 1,5 miliona, postanowiliśmy z tego zrezygnować. Co do inwestycji w tym roku, takich najważniejszych, to może zacznę od dróg. Temat bardzo ważny dla nas, szczególnie tutaj w naszej gminie. Nie wiem kiedy można sobie wyobrazić zakończenie tego tematu. Mam na myśli szczególnie miejscowość Bukowina. Tych dróg gruntowych zostało jeszcze sporo. Pomimo, że co roku praktycznie gmina realizuje jedną inwestycję drogową, to i tak te potrzeby są jeszcze bardzo duże. Ale w tym roku budujemy krótki odcinek drogi, tak zwany łącznik od GS-u do Świerków z 30% dofinansowaniem rządu, program tak zwany schetynówek. Ten program, no, pomimo, że nieatrakcyjny, to daje jeszcze jakąś tam możliwość, żeby chociaż te 30% pozyskać i te zadania drogowe realizować. Jeśli nic się nie zmieni, to pewnie przyszłe lata, niestety, ale będzie trudno, biorąc pod uwagę większe inwestycje, dłuższe odcinki przy takim dofinansowaniu, będzie oczywiście trudno nam takie zadania realizować. No, ale być może się coś zmieni. Drugie działanie związane z drogownictwem to jest krótki odcinek drogi tak zwanej wąwozowej w Bukowinie.
został zaakceptowany przez Komisję z Urzędu Wojewódzkiego. I to również w tym roku planujemy do realizacji. Na to zadanie dostajemy 80% dofinansowania. Jest również... Proszę bardzo, czy ja mogę jeszcze o kwoty, jak zarezerwowali się w budżecie, prosić? Kwoty? Kwoty z budżetu. Ale konkretnie do każdego zadania, panie, tak? No, jeśli chodzi o ten wąwóz, ta droga wąwozowa, tak to nazywamy, w Bukowinie, część zachodnia, wartość zadania ogółem 105 700 zł. Z tego z budżetu 22 500. Pozostała kwota dofinansowania z budżetu państwa. A Sadełówka jeszcze? Aha, tutaj. No ten łącznik tutaj w Biszczy, tak zwana Schetynówka. Tutaj jest 30 do 70, a więc nasz udział jest chyba około 100 tysięcy. Proszę? 290. Aha, przepraszam. 290 z budżetu gminy, tak. To proporcje są zdrowe. 290 z budżetu gminy, pozostała kwota około 400 tysięcy szałych zadania. Pozostała kwota dofinansowania. Kolejne zadanie to jest ten chodnik, o którym wspomniałem tutaj w Biszczy Pierwszej. Kolejny ten odcinek półkilometrowy. Tutaj to zadanie będziemy realizować z pieniędzy unijnych poprzez lokalną grupę działania. Dofinansowanie 154 tysiące. Z tego co pamiętam, a kwota z budżetu około 200 tysięcy. Na ten rok zaplanowany jest również, tak jak to wcześniej wspominałem i to mówiłem o przetargu, informatyzacja gminy, a więc budowa tej sieci informatycznej z dostępem do internetu dla mieszkańców. Całość tego projektu 1 800 000 zł, z tego około 300 000 dofinansowanie z gminy, pozostała część z budżetu unijnego. To zadanie ma być wykonane w tym roku. Bardzo ważnym dla nas zadaniem, które realizujemy już, będziemy realizować w drugi rok, jest podniesienie atrakcyjności turystycznej przy zbiorniku wodnym Biszcza Żary. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tą inwestycję. Trwała będzie jeszcze w roku bieżącym. Tutaj również spore nakłady finansowe, jeśli chodzi o budżet gminy. Nie wiem, czy pani potrzebuje informacji dokładnie, jaki na tym roku udział. Czyli to ma na tyle, co się być. No właśnie. Kolejnym ważnym punktem w budżecie jest Fundusz Sołecki. I tutaj te pieniądze z Funduszu Sołeckiego, ten program weszł już 2 lata temu. Każde sołectwo otrzymuje pół środków i te pieniądze są dzielone w zależności od potrzeb wynikających w danym sołectwie. Tak też będzie to w tym roku. W tym roku jest to kwota przeznaczona na Fundusz Sołecki 118 402 zł. Bardzo ważnym czynnikiem, ważną pozycją w budżecie każdej gminy naszej również jest ta oświata. Chciałbym się powiedzieć nieszczęsna oświata, ale to myślę, że to jest trudne słowo. I tutaj akurat nie pasujące do tego. Natomiast no, wszystkie samorządy borykają się coraz większymi problemami, jeśli chodzi o oświatę. Tu nie trzeba chyba Państwu tłumaczyć, jakie to są problemy, bo one są już tak mocno artykułowane i w samorządach, i w mediach, i tego
samorządach niższego szczebla, również wyższego, są wysyłane pisma, interpelacje samorządów, wójtów, burmistrzów do ministra finansów, ministra edukacji po to, aby no, jednak w lepszym, większym stopniu zapewnić, zabezpieczyć środki finansowe na utrzymanie i prowadzenie oświaty w gminach. Powiem tylko tak, że subwencja na ten rok w gminie Wiszcza, subwencja oświatowa wynosi 2 712 tysięcy, a my w budżecie na oświatę zaplanowaliśmy kwotę około 3 300 tysięcy złotych. Więc już tutaj widać, że dokłada się sporo. A przed nami jeszcze, proszę Państwa, proszę Wysokiej Rady, takie rzeczy jak ta 14 tak zwana pensja, czyli zabezpieczenie dodatków, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. W budżecie pewna część jest zaplanowana, natomiast tutaj po takim dokładniejszym przeliczaniu okazało się, że jeszcze będzie brakowało około 40 tysięcy złotych. O czym ma się to zamknąć? Kwotą około 100 tysięcy złotych. Również tutaj dodatkowa niespodzianka, która przyszła od ministra finansów, to ta składka rentowa. Dotyczy oczywiście nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników, z którym to zadaniem też budżet samorządu będzie musiał się uporać. Wzrost tej składki rentowej, tej 2%, o której się tak głośno mówi. Bardzo ważnym zadaniem dla gminy, ważnym z punktu widzenia rozwoju gminy, ale też inwestorów, mieszkańców jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to zadanie również w tym roku zaplanowaliśmy w dość szerokim zakresie. Mamy tutaj inwestora, który chce budować szklarnię pod uprawę pomidorów. Jest to też wniosek pana, który chce budować elektrownię wodną na Tanwi. Również chcemy zmienić zapisy w planie pod kątem terenów inwestycyjnych przy zbiorniku wodnym. Są również wnioski mieszkańców indywidualne, również grupowe, aby przekształcać działki przy nowo budowanych odcinkach dróg, żeby można było lokalizować tam mieszkalnictwo. Więc na to zadanie w tym roku przeznaczyliśmy około 60 tysięcy złotych. Prace nad zmianami w planie już trwają i zakończenie tych prac jeszcze gdzieś 7 września tego roku. Państwa, tutaj trzeba jeszcze powiedzieć taką rzecz, tak jak radny wcześniej wspomniał o tej bazie, bo PGR to złe słowo, bo w tej chwili to już nie była baza PGR, tylko prywatnego właściciela. Oglądaliśmy to, biorąc pod uwagę sytuację taką, że gmina ma trochę sprzętu. Również myślimy o zakupie sprzętu do obsługi zbiornika wodnego. Tutaj mam na uwadze ciągnik, jakieś kosiarki, jakąś przyczepę. Więc będzie potrzeba takiej bazy, gdzie można będzie ten sprzęt konserwować, gdzie można będzie ten sprzęt przechowywać. No i trzeba się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście nie przystąpić do przetargu, do tej licytacji, tego nie kupić. No stoimy przed decyzją, co z tym budynkiem tutaj przy urzędzie gminy, który stoi i szpeci tylko, więc no, jeśli go rozebrać, to trzeba postawić coś nowego, jakąś bazę na sprzęt musimy mieć. Zdajemy sobie sprawę, że tamten budynek na tej bazie no, nadaje się również do jakiegoś remontu. Jeśli gdyby to chcieć kupić, to trzeba było zaraz zainwestować jakieś środki na co najmniej na przykrycie tego budynku, aby dalej nie niszczał. Ale myślę, że to temat do naprawdę do głębszej dyskusji, przekazywania i
wart zastanowienia. Tak jak słusznie pan radny zauważył, nie ma w budżecie dziwnie zapisanych pieniędzy na dofinansowanie do dróg powiatowych. Na komisjach takiego tematu nie było. Myślę, że budżet gminy żyje przez cały okrągły rok i jeśli gdzieś takie pieniądze się znajdą w budżecie gminy, czy będziemy mogli je wygospodarować, to można się nad tym zastanowić. Natomiast mamy swoich zadań bardzo dużo. Nie wspomniał tutaj pan radny, ale na komisjach to było mówione. Jest potrzeba budowy dalszej części chodnika w stronę zbiornika wodnego, więc wykonania dokumentacji to też są zadania dla nas ważne, istotne, o których w budżecie na razie mowy nie ma. Także myślę, że wydatków swoich mamy naprawdę bardzo dużo i ja na Radzie w Starostwie Powiatowym powiedziałem, że takich pieniędzy w naszym budżecie na dofinansowanie dróg powiatowych się nie znajdzie. Ale oczywiście, jeśli jak pan radny Kwiecz zauważył, nie wiem, czy wspomniał, czy była rozmowa, czy była taka rozmowa z panem starostą, czy nie, to jeśli miałaby to być jakaś taka złośliwość, że nic nie będzie robione przy drogach powiatowych na przepustach, to no to ktoś jest w błędzie, bo uważam, że to należy do zadań powiatu, a nie zadań gminy. My rozumiemy sytuację budżetu powiatu, ale nasz budżet również jest napięty i tak jak powiedziałem wcześniej, no musimy zabezpieczać środki na te inwestycje, które jeszcze przed nami. Nie powiedziałem o Gminnym Ośrodku Kultury, na remont, którego wniosek został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam również, jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, trzeba będzie pieniądze na wkład własny znaleźć. Dodatkowa rzecz, samochód dla Straży Piszczy Pierwszej. Z informacji ostatnich wynika, że prawdopodobnie ten samochód będzie, a więc kolejna pozycja w budżecie będzie musiała się znaleźć i wstępnie przy analizie kosztów i przy układaniu montażu finansowego na zakup samochodu zadeklarowaliśmy kwotę 100 tysięcy złotych i na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy ta kwota ulegnie zmianie. Mam nadzieję, że ulegnie zmniejszeniu. No ale wszystko się okaże już po jakiejś takiej konkretnej informacji, czy samochód otrzymamy. Proszę Państwa, tak jak czytałem z tego projektu uchwały, wynika, że jest planowany deficyt, a więc trzeba będzie go zabezpieczyć na kredytem. I tak jak też wspomniałem, budżet żyje cały rok. W ciągu budżetu, w ciągu roku wiele spraw wynika od nas niezależnych. Tutaj nawet wcześniej rozmawialiśmy przed sesją. Pani dyrektor szkoły Wiszczy ma wstępną kalkulację remontu tych kotłów. Kwota kilku tysięcy złotych to już, zobaczcie Państwo, jest wydatek, na który minister finansów na pewno nam pieniędzy nie da, a będziemy musieli go ponieść z budżetu gminy. Takie sytuacje w ciągu roku wynikają, są. Prosty przykład też w ostatniej chwili po kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mamy zalecenie, aby wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych do urzędu gminy. Tu można takich przykładów mnożyć naprawdę dużo, gdzie wydatki pojawiają się gdzieś tam z nienacka, gdzie trzeba te pieniądze znaleźć w budżecie na dane zadanie. Tu mówię, że też mamy na uwadze te wnioski, które złożyliśmy i które gdzieś w trakcie tego roku na pewno okaże się, czy będziemy je realizować, czy nie. Myślę, proszę Państwa, że tyle co do omówienia tego budżetu. Każdy z Państwa radnych ten projekt ma, na pewno go przewertował, przejrzał,
Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z nas miałby co do tego budżetu wiele życzeń, bo on nie spełnia wszystkich oczekiwań i pokładanych nadziei. No, ja wiemy, że oczekiwania mieszkańców są o wiele, wiele większe. Natomiast to musimy to słowo powiedzieć, że trzeba oszczędzać, trzeba szukać, może oszczędzać to też złe słowo, ale szukać po prostu możliwości i szukać realizacji zadań w sposób racjonalny. Ten budżet taki właśnie jest. Nie jest to budżet rozrzutny. To też ta decyzja, jeszcze raz wspomnę o tym centrum, była naprawdę przemyślana i wiem, że nie jest to na pewno powód do dumy, ale decyzja, która po prostu zapaść musiała. Tak więc życzę, aby mimo wszystko ten budżet i te zadania, które w tym roku zostaną zrealizowane na terenie gminy, satysfakcjonowały i Państwa radnych, i nas tutaj, mieszkańców naszej gminy. Zawsze można sobie życzyć lepiej, ale uważam, że na dzień dzisiejszy, przy takich realiach, to należy się cieszyć, że gmina Wiszcza inwestuje. I tutaj za kolegą burmistrzem z Józefowa trzeba powiedzieć, chylę czoła przed panią skarbnik, która ten budżet zapięła i która z tym budżetem będzie miała w tym roku, zresztą nie tylko sama pani skarbnik, ale wszyscy będziemy mieli na pewno jeszcze nie raz problemy i jeszcze nie raz nad nim się będziemy pochylać. Także na tym zakończę moje wystąpienie. Projekt uchwały przeczytałem i bardzo proszę o przegłosowanie i pozytywne zaakceptowanie przedstawionej przeze mnie propozycji. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy podjęcie uchwały budżetowej na rok 2012. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że budżet gminy na 2012 rok został uchwalony.